No, tylko jedzenie wezmę. Ogólnie nasi widzowie dzisiaj mają normalnie taki ASMR. Ten deszcz pada, to jest dosyć głośno. Człowieku. Dźwięki burzy. Złota, no. Jo. No to jo. Kurwa, musiałem wjechać. Przerąbana ta trasa tutaj. Przerąbana. Ja też będę musiał tutaj wykarczować niektóre rzeczy ewidentnie. Dobra, tylko wiadomo do którego domku najpierw sobie pojedziemy, czy tak próbujemy znaleźć. Znaczy, ja chyba wiem w którym domku było. Ale to jest nadal chyba. Ja tam nie było? Tu często w wszystkich właśnie parkach i tak dalej, wiesz, dużo rzeczy jest, ale nie, chyba tutaj nie ma. Wiesz, tam coś leży. Dobra, nie było tu, to nie było. Nie wiem, czy w tym domku nie było, gdzie byłem wcześniej ja. Był generator chyba tylko. Też chcesz go zabić? No. Zobaczę, jest tutaj. Nie, ale zobaczę tam tutaj. Tutaj chyba jest. Właśnie mi się kojarzyło coś tutaj, że było. Jest grill. Tylko pytanie, czy taki grill, czy taki szerszy? Tutaj nie ma. Dobra, przejdźmy się. Jakiego grilla rozmontować, to jednej rzeczy to musiałbym szybko się cofnąć, bo... Pewnie po spawarkę. Nie, maska tego, nie gazowa. Maska, wiem. Spawalnicza. No. Jak ci się chce. No przydałoby się, chyba po to przyjechaliśmy. W sensie, o ile to tak działa.
to brak kluczyków. No, kaseta VHS, niebezpieczeństwo w twoim łóżku, biorę. Proste gotowanie, epilog czwarty, warsztat samochodowy, odcinek pierwszy. To pismo inżynier. Biorę. Holy moly. Stolarstwo poziom czwarty, my tego chyba nie mieliśmy. Kij baseballowy chcesz? Nie. Może wana wezmę. A to na piechotę poleciałeś? Mhm. No dobra. Jestem tutaj czegoś już dalej troszeczkę. Dobra. Powiem ci, że tych zombiaków coraz mniej tu się robi. No, część drogi wyczyściłem. W ten sposób się tego nie da otworzyć, naprawdę. Uje, lipa. Stolarstwo piąteczka. Elektronika po numer trzeci. Ja wiem, rozmontowuję ten grill. No sprawdź w ogóle, czy coś to daje. Użyteczny metal. No właśnie, czyli to musi być taki grill gazowy. I to jeszcze nie ten, szukamy dalej. Możesz podjechać tu w moją stronę, jak możesz. Dobra.
Wiesz, że chyba tam te domki te lutowały, nie? Powiem ci tylko tyle, że jedzenia jest tu sporo. Gdzie ty, Aktorinka, jesteś? Niedaleko. Dobra, wsiadam. Prowadź, może gdzieś znajdziemy dookoła. Ja będę rozglądał, to jest powolutku. No oczywiście musiał przyjechać. Bo powoli, powoli. Jest grill, jest grill, jest grill, jest grill. Ten jak się rzucił, jak pies gończy. Jak? Wymaga butli z gazem. Jak to nie jest już razem? Aha, butla z gazem. Nawet się rozmontować nie da. Serio? Nie, ale tu nas chyba nie było. Wieża tego zombiaka to nie wybije. No i w środku był jeden nawet. Roztopione lody. Zjedz. O dziwo nie zgniłe. Żarówki to ja zbieram. No to idę rozkręcić telewizor. No i rozwalił. Niestety. Znalazłem jakieś kluczyki chyba. A nie, tu zestaw do szycia, nieważne. Wyglądało z daleka jak kluczyki. Ale że zegarka nikt nie rozkręcił. W sensie budzika? Zegarka, bo w zombiaku był. A. Czekaj chwilę, już idę. Muszę sobie plakat do chatki wziąć. Doktor Oid. Nie wiem, co to znaczy, ale okej. A ten się da wziąć? Obraz Lakeside. Ja to przyjadę po niego później. Ja poleciałem na te domki niżej, nie? Bo tam są tereny, w których jeszcze nie byłem, według mapy. Ja sobie powrzucam tu niektóre rzeczy do tego vana. A, ja widzę, że ty tu już masz złom. Ja pierdolę, chłopie. Podnośnik samochodowy. Papier toaletowy. Tego nie rozpakowałeś nawet. Wszystko co, na co wanami przeglądasz to. Tak. A no to fajny tom lutmowy. Zajebisty. To się cieszę. I nic do niego wrzucić nie mogę. I to jest problem. O, jak traktor, aktory.
Dobra, trochę mi zeszło. No i oczywiście... Prawie zostałem ugryziony. Dawno nie walczyłem. Już mi się ciśnienie nie podniosło. Mała horda. Co ja się cofnę? Się cofnę po samochód, bo aktor mnie zostawił tu w pizdu. Nawet się z tym nie kryję. No bo jadę właśnie. A, tym moim? Nie. Ten samochód, dobra, wiem. To możesz mi go zostawić. A nie, on jest jakiś ładny chyba. Schowku zostawiam klucze. On chyba nawet nie rozbity jest, aktor. No nowy. Salonu. Wiesz, że jak ja do niego wlezę, to już nie to będzie. Nie. To już samochód będzie. Samochód tragedia. No. Łaki on zwrotny. No nie będzie. Czekaj! No kurwa, jak będziesz do mnie przypierdalał, to na pewno. Ja tu widzę zombiaka i on ma chyba maczetę w plecach. No kurwa, ugryzł mnie, no ja pierdolę, co się dzieje z tą grą? Gnoju, no... No bez jaj, kopnąć go nie mogę. Co się stało? Błagam, nie ugryzienie. Kurwa, ugryzienie, no ja pierdolę. Aktor, masz bandaże jakieś? Przy sobie. Chyba nie mam, ale... Znaczy mam gdzieś, ale musiałbym podjechać chwilę. Dobra, nie warto sobie ogarnę z zombiaka jakieś. Ja pierdzielę. No i teraz się będę jebał z tym. Nawet nie sprawdziłem, co z tego zombiaka w końcu wyszło. Dzisiaj gram jako upośledzony. W ogóle nie atakuje tak jak chce ja, tylko jak on sobie sam kurwa zażyczy. Nie będę się z wami jebał już, dziady. Właśnie tego zębiaka ogarnąć. Aha, i ty nic nie miałeś, rozumiem, tak? Świetnie. Tu patrzę, gdzie cokolwiek jest, ale...
Nie wiem, sobie kordu sobie nie poradzę. Dobra, aktor, ja wracam. Nie już. Uważaj, bo do ciebie horda leci. Nie wiem, czy jej nie stargetowałem. No ale jestem zły. Mam nadzieję, że stanie się tak samo jak i u ciebie. Ale zająć życie to nie. Dobra, zabieram ten samochód do bazy wyrywczego. Aha, o ile dam radę w ogóle. No co, ugryzienie już i... Nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że ten samochód to jedzie jak chce. To się ten mój stary. A jeszcze jak mam podczepiony w ogóle inny samochód, to jest tragedia. Naprawdę, tragedia to jest mało powiedziane. Ja widzę ma... Maczety? Nie, to nie maczeta. Wszędzie widzę maczety. Zombiaku widzi maczety nawet. No ten zombiak na pewno coś miał, albo jakiś nóż, albo chuj wie co. Najgorsze jest to, że nie wiem gdzie jest gwiazd. Matko. A ja sobie lutuję. No to chyba jako jedyny. Dobrze się bawisz. Z kill-offem. No to definitywnie dobrze się bawisz. Chciałem powiedzieć o maczeta, ale to już myśliwski. Nie irytuj mnie. Dobra, jebał pies. Czy ty masz włączone światła? No pewnie. Nawet mi nie chcę odpalić teraz dziadyga, no. Jest godzina 16, a ja mam tak ciemno jak w dupie. U ciebie tak samo jest? Mi się coś monitor rozkrzaczył. No nie, u mnie też jest tak ciemno. Nic nie widać.
Zupełnie. Teraz pytanie, czy ja mam siekierę? To jest pytanie za milion punktów. Oczywiście nie. Tylko muszę jeszcze wana znaleźć. Pamiętasz, ile cegieł było potrzebnych na skrzynię? 4 czy 5? Chyba 4. Ja już sobie z latarką chodzę. No ja też powinienem zacząć, ale... W sensie ja z tą mocną latarką chodzę. Marnujesz baterię. Ale to jest jakaś losowa z domku. Świetnie, ugryzienie, infekcja. Lubię to. Jak przepięknie, jak wesoło. Uwielbiam to. O, jasno się zrobiło chyba. Co, odkładam lód i wracam dalej kontynuować budowanie innych domków. Ja to muszę przejść się do naszego domku i się zdezynfekować totalnie. Jakiś problem, nie wiadomo jakie. Oj. Zobaczymy jak ciebie kurwa znowu gryzie, cwaniaczku. Coś ci powiem, problemy. A przepraszam, miałem 62 kawałki materiału. Nie wiem, czy mi się teraz nie przydadzą. Czy mam tu lampkę? No dobra, postaw. Już byś przejeżdżał przed chwilą koło mnie? Nie, ja sobie lutuję. Wydawało mi się.
I jak tam idzie? Tragedia to jest mało powiedziane. Czyli w miarę. Brudny bandaż. Rana się paskudzi, infekcja. No szkurwa, nie mogę z tymi jebanymi drzewami, no zaraz się zirytuję. Przestało padać. W sumie tego drzewa nie musiałem ścinać. Czyli te bale się przydadzą. Już wielce przeciążony, Matko Boska, ile ty się żeś nałapał tutaj, już przeżywa. Okej, chyba wrócę z kolejnym samochodem. Patrzcie, jaki się teraz zrobił, no. I to kolejnym vanem. Części powymieniam. Albo wezmę ten. Jaki kolor? Karetka. Karetka? Mhm. Dobrze się bawisz, widzę. Udało się go odpalić na krótko. Policyjny jest bardziej pancerny. Ale karetka to zawsze jakiś pojazd, nie? Na pewno oryginalny. Brudny bandaż. Kurde, szkoda by było mi naprawdę tutaj stracić tych umiejętności, szczególnie, że mam stolarstwo na poziomie 7.
Wziąłem jedne antybiotyki, zobaczymy. Dobra, no to jedziemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ej, nie pamiętasz, co ja zrobiłem z łopatą? Nie pamiętam. Jeszcze jedno. No to mam problem. Jeszcze kawałek. I do celu. A który myślałeś nad tym nagrywaniem twojej strony? Że tak aktualnie średnio tak nie o tym myślałem, a no średnio, nie? W sensie średnio myślałeś, czy średnio, że nagrywanie? Nie, że średnio myślałem na. Bo to byłoby znacznie lepsze. Właśnie, co Shiro kurwa zrobił z tym jebanym, czy z tą jebaną łopatą, to ja nie wiem. A tu jest łopata. Jak się kopało? Kurwa nie pamiętam. Diamenty, to musisz zejść na 12 kratkę. Aha, ha, ha, ha. No bo ja muszę wziąć chyba oburącz. Właśnie nie. Chyba cały czas mam wrażenie, że któryś z samochodów wchodzi. Gdzie jesteś? Ja pierdzielę, cały czas mi van chodził. W domku. Aaa, bo ja worek chyba potrzebuję. Tak, możesz to weź poprzednąć, to tutaj to co mam w bagażniku, tutaj. Gdzie ty jesteś? Przed domem. Ale jestem w domku moim. A tym swoim, tym. Dobra, to muszę lecieć i tak po vana. Tam był cały zestaw medyczny. Ale ja na razie żyję. O dziwo. Nie wiadomo ile jeszcze. Ha 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 ha, kurwa, żebyś się nie zesrał. Poczekaj, ciebie też upierdolą. To ja się pośmieję.
4 to już tylko na napisy końcowe. Aktor przestał grać faktycznie. I wtedy klipy z poprzednich odcinków, jak to powtarzałeś. Nie wiem, senność full, nie widzę w ogóle drogi. Ja w sumie to mam senność full, ryzyko mdlenia. Ale ja jeszcze podłogę nawalam. Na razie te schody to ja chyba rozmontuję. Ale tak podłogę doklepię do końca. Już dosyć późno jest chyba. Tej desce nie zostało. Czekaj, spróbuję się zabarykadować przynajmniej po jednej desce i spróbuję tu już usnąć. Barykaduj tu. Jestem ciekaw, czy przeżyję tą noc. Ty zabarykaduj. Kurde, serio? No nie da się zabarykadować. O, da się zabarykadować. No, no, jeszcze jednego nie mogę zabarykadować. No serio! Już miałeś zabarykaduj. Kurwa, no nic tu nie widzę. Naprawdę nic nie widać. Lipa. Mogę się coś innego wymyśleć. Dobra, dawaj spać. Ryzyk fizyk. Najwyżej zjedzą mnie zombiaki. Już?
Jeszcze trochę, tak do 8. Dobra, przeżyłem, o dziwo. Kolejna próba zabarykadowania jednego okna. Ale cholerstwo, no. Dobra, nieważne. Ty pewnie zaraz kolejna wyprawa, jak mnie mam. Będę chciał zaraz dokończyć ten sufit cholerny. I pewnie zaraz przejadę się po jakieś okna. Ja pierdolę, jeszcze się połamałem. Patrzyłem na, wiesz, opcję budowania i wlazłem w dziurę. Dobra, nie spierdol się, tylko błagam.
Dobra, trochę się leczy, nie jest źle. Widzę, że aktor już leci. Lotuje. Mogłem ci przy okazji powiedzieć, żebyś mi wziął wodę, ale... To będę musiał teraz sam zapierdzielać. Dobra, wszystko popiłował. Serio, jak moja postać to wyleczy, to będzie cud. To będzie definitywny cud. Czego ci zabrakło? Gwoździ? Serio? No jest, jak tu jest ciemno. Co tu się dzieje? Jak w dupie dosłownie.
Nie, aktor, nie wiem czy ty wiesz, ale będziesz mi jeszcze dach robił. Ale o tym chyba pamiętasz. Aktor. Żyjesz czy nie żyjesz? Chyba nie żyje aktor. Miał się z moich zombie i ugryzień, teraz sam chyba gryzie, ale nie powiem co. Aktor! El actore amatore. No nie ma dziada. A jest mi potrzebny. O, i teraz już suchutko. No dobra, tylko teraz czy ja mogę podnieść agregat i go podłączyć? To jest pytanie. Ile my tu paliwa mieliśmy? Serio nie mam kluczyków. To są jaja, to jest kpina. Pytanie, gdzie ja kluczyki do niego wyjebałem. Benzyna 3 na... O, nie za dużo. Nie za dużo. Dobra, ale to ściągnęliśmy, to też nie jest źle. Działa lampion? Czemu lampka nie działa? Dobra, ją podniosę, co mi tam?